Siemano ludziska, witam serdecznie w trzecim odcinku z FIFA Online Ultimate Team 16. Tak zakręciłem, że aż sam nie wiem co mówię, no ale dobra, przed nami kolejne mecze w trybie Ultimate'a w lidze 10, bo w niej się obecnie znajdujemy. Nowym nabytkiem w naszym zespole jest kupiony za 950 monet Abraham. Przede wszystkim postanowiłem kupić tę kartę, dlatego że wcześniejszy obrońca no miał troszeczkę słabe tempo i gorsze statystyki w naszym klubie. Tutaj obecnie żadnych zmian już więcej nie ma. Zobaczmy, czy te jakieś zostały wprowadzone w składzie BPL i lidze portugalskiej. Jak sami możecie zauważyć, również nie. No i zaczniemy mecz właśnie od tego składu, bo on jest wypoczęty. Tutaj jeszcze trzeba by było wprowadzić właśnie nowego zawodnika na boisko. Robben póki co będzie na ławce rezerwowej, bo myślę, że marnuje się chłopak grając na tej pozycji, tym bardziej, że no, nie idzie nam najgorzej, także zobaczmy, jak rozpocznie się dla nas kolejny odcinek, w którym walczymy, jakby nie patrzeć, już pomału o awans do Ligi 9. Okej, oto skład naszego rywala, zobaczmy, 52 punkty z grania, ocena 75, no nie jest najlepiej i to mnie cieszy. Widzę, że również mój rywal idzie troszeczkę w Bundesligę, również kilku zawodników z BPL. Co z tego wyniknie? No, miejmy nadzieję, że łatwe 3 punkty, które powędrują na nasze konto. I świetne podanie do naszego zawodnika, piłka dociera do gracza z numerem 5 na plecach, który trafia obok bramki. W takiej sytuacji jak można było chybić? Niech mi to ktoś wyjaśni. Nie ogarniam. Ha! Jasne. To jest po prostu jakaś kpina. Pierwszy atak jeszcze na takim farcie. Zawodnik biegł sobie i uderzył po prostu od niechcenia i bramka. Żenada. I kolejny fatalny błąd mojej obrony, bramkarz zaje fajnie. No po prostu genialny bramkarz, miód, malina. Cieszę się, że mogę mieć takich mistrzów w swojej drużynie. I teraz fatalny błąd, piłkę przejmuje nasz zawodnik, który w ogóle nie został pchnięty, nie został faulowany przez bramkarza. Koniec pierwszej połowy, przegrywam i to jest po prostu żenujące. Prostego względu, no po pięciu rozegranych meczach w tej grze stwierdzam, że decyduje w dużej mierze o wszystkim fart, przypadek i szczęście. No. Jedna z nielicznych okazji dla nas w tym spotkaniu. Czy nasz zawodnik dobiegnie do bramki? Nie! I ponownie przy piłce Diawara, co tym razem wymyśli nasz zawodnik? Podanie i strzał. Nieudany, bo mnie nieoddany. Diawara, mocny strzał i jest wyrównanie w 61 minucie. No w końcu coś zaczęło się dziać pod bramką rywali. W sumie cały czas się dzieje, to pod naszą bramką mało przebywamy. No ale mamy pecha, nie wiem dlaczego, ale strasznie topornie gra mi się w tę grę. I świetnie, Odemingue, dośrodkowanie. I znów nieoddany strzał z główki. No i teraz albo nigdy, Shane Long, proszę cię, wykończ to. Ja jasno. Brawo, brawo i jeszcze raz brawo. No i koniec meczu, remis. No i tym razem zagramy składem bundesligowym, zobaczymy, czy chłopaki z Niemiec poradzą sobie lepiej od hybrydowego składu portugalsko-angielskiego. A naszym rywalem w tym spotkaniu będzie 51 z grania, 75 ocena ogólna, znów skład niezbyt mocny, no ale ostatnio się na tym przejechałem, bo jak widać z grania w ogóle nie ma znaczenia. I świetna klepka, Rudnevsa z kolegą z drużyny i to będzie rzut wolny. Prawdopodobnie. Już liczyłem tutaj na jakąś brameczkę. Mamy rzut wolny z bardzo bliskiej odległości. Schmid ponad bramką. Świetne zachowanie mojego obrońcy. Po prostu mistrzostwo świata. I świetny przerzut. Piłka w... dupie. Po prostu w dupie.
Kolejny błąd defensywy rywala. Rudnevs nie trafia. Machnął się. Kolejne zagranie do Rudnevsa. Rudnevs wymanowrował bramkarza. Nie, został skoszony równo z trawką, ale rzeczywiście tam nie było żadnego przewinienia. Rudnevs zagrywa do kolegi ten. Marnuje 100% okazję. W dodatku był na pozycji spalonej. W końcu bramka na 1-0 w 48 minuta meczu. Didavi, który wykorzystuje błąd w obronie mojego rywala i udaje nam się zdobyć bramkę. No szkoda, że w takich okolicznościach, a nie po prostu w normalny sposób po jakiejś pięknej, skonstruowanej przez nasz zespół akcji. Oj, ależ uderzenie Didaviego, na szczęście dla rywala w sam środek bramki. Oj, genialna interwencja Zillera, który ratuje nas w 88 minucie przed utratą bramki. Troszeczkę rozluźniła się nasza gra w obronie i przez to mogliśmy mieć duże kłopoty. Teraz faulowany nasz napastnik i tylko żółta kartka w wyprowadzanej kontrze dla Gaziego. I koniec meczu, wygrana 1-0, która w ogóle mnie nie cieszy, bo no nie wiem, czy to wina mojej dzisiejszej dyspozycji, czy też kompletnie czegoś innego, ale grało się strasznie źle, mimo tylu oddanych strzałów, mimo tylu celnych strzałów, no nie dało się pokonać kilkukrotnie bramkarzy rywali. Mamy tylko i wyłącznie 10 punktów po 5 spotkaniach w lidze, w 6 spotkaniach w lidze 10, także to jest strasznie słaby dorobek. A nasz bilans 3-1-2 uświadamia mnie tylko i wyłącznie w tym, że albo kompletnie ta gra różni się od poprzedników i naprawdę trzeba chyba grać w nią pół roku, żeby dobrze w nią grać, bo nigdy wcześniej takich przypadków z FIFA nie miałem, albo po prostu wyjdzie jakiś patch, który to wszystko naprawi, bo podania, strzały są strasznie słabe i ciężko co prawda zdobywa się bramki po tych właśnie strzałach, bo bramkarze chyba są aż nadto OP. Narzekaliśmy, że byli zbyt słabi w FIFA 15, tutaj chyba są zbyt mocni. Taka moja opinia. Mamy 11 tysięcy monet, także na pewno w kolejnym odcinku pojawią się wzmocnienia w naszych składach. A jakie? No właśnie, piszcie swoje propozycje odnośnie tego, kogo mógłbym kupić. A ja żegnam się z wami, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!